Bagieta, co to było? Co to jest za ta wersja 2.0? Opowiedz proszę o tym. Hello, cześć, chłopaki. Who the fuck? Kim do chuja jest ten koleś? Guy. To jest chyba znajomy MacGregor, a nie Bagieta. Co tu się dzieje? Co? Co kurwa? Poskładam cię jak składaka. Słyszałem się takie powiedzenie, kolej gej, wącha klej. Udostępnij jutro, ja. Dobra, a jak nie udostępnisz, to co? To jesteś zakłamany, tak? No to się przekonam. Ja jestem szczery. Przekonamy się. Nie, wyrzucam śmieci do śmietnika. Ej, dbamy! Nie, ale to ej, w bagietę walni, ty! Dbamy o środowisko! Kurwa! Obronę, proszę! Dawaj go! Sorry, nie chciałem tak, ale oblałeś mnie, nie trafiłeś w kolegę i po prostu euforia mnie, kurwa, wzięła. Po co to robisz, jak nie umiesz trafić? A ja od razu zapytam Rataj, co to za wąs? Siema, wreszcie mogę się nazwać. Zajebisty wąs. Po co ten wąs? Rozwinięta odpowiedź. Bo taki wąs, nie jedną. Nie jednym chyba. Nie jedną, trząsł. Nie jednym penisem. Opowiadałem ostatnio na programie, skąd w ogóle wyszedł nasz konflikt. Generalnie ja bardzo nie lubię ludzi, którzy nie mają do mnie szacunku i nie traktują mnie, mnie poważnie. Spierdalaj, kurwa. A ja mam wyjebane na ciebie. Zaraz u ciebie też podejdę, spokojnie. Słuchaj, dawaj, kurwa. Generalnie... W gębie każdy mocny, kurwa. Ochrona! Nie no, jak tak w nogi będziesz wchodzić, to cię uduszę. Pomagasz, tam nie trzeba pomagać. Mamy skręcenie. Skręć się nogę, Rataj. Poprosimy służby medyczne i... Ja pierdolę. Gira ma skręconą i chuj. Dziku załamany. Przepraszam ciebie, dziku. Ale widziałeś, że miałeś izimany przynajmniej. Ja pierdolę. Piąty raz i chuj przełożona. I ty jesteś przyjebany jak chujic to chopy, ne? Poprosimy ochronę, żeby pomogła zejść Ratajowi. Ambro, to jest przestroga dla ciebie. Brak słów. Jako prowadzący nie powinienem, ale mega chujowe się zachowałeś, serio. Stary, ty, koleś do mnie mówi, no to dawaj, to wychodź do mnie. No to wyszedłem. Okazałem, że nie na konferencji, nie rzucajcie się tutaj. A pedor, no kurwa, powiedz mi szczerze, czy ty myślałeś, że ja celowo wyszedłem i skręciłem mu kostkę? Mówi do mnie, wychodź, no to wyszedłem, kurwa, tak? Konorze, jak skomentujesz tą całą sytuację? Trochę niefajne, ja po prostu staram się odchodzić od tego. To jest ułamek sekundy, jak tutaj widzieliście, że możesz stać się nieszczęście. A powiedz mi, jakbyś kręcił kark. Ale ty się kurwa wypowiadasz w przypadku, w którym masz dwie sprawy o naruszenie nietykalności kurwa na jakichś konfach? O czym ty pierdolisz, Bagieta? Ja mam wszystko w porządku. Tak z całym szacunkiem startowałeś kurwa do kapeli i zrobiłeś taki odpierdol, a teraz... Ale to Jasiu złożył to. Słuchaj, Jasiu, ja się nie liczę. Ja nie kryję, błędy się robi, ale staram się to naprawić. Ale jesteś ostatnią osobą, która w jakikolwiek sposób powinna się wypowiadać na temat nieszczęśliwego wypadku tego, że kurwa wjechał mu w nogi i nadepnął na kostkę. Ale kurwa. Ja uderzyłem tak, żeby kapeli się nic nie stało. Easy win! Tą wygraną udowodnię tylko, że jesteś jeszcze słabszy od kamerzysty, a kamerzysta i tak jest większym czatomistą. Tak? Po prostu, ja w głowie w tą walkę wtedy przegrałem. A teraz przegrasz i w głowie przegram, i w sobotę. Nie przegram. To jest twój koniec, Bagieta. Nie przegram. Koniec. Będziesz musiał pakować walidę w frame'u, mówię ci. Tak? Tą walką zakończę twoją karierę. Gówno prawda. Zakończę tą walką twoją karierę, Bagietka. Wiesz o tym? Zdejmij okulary, nie chcę ci kłamać. Jesteś skończony? Chyba, jak ty chcesz w sobotę wygrać? Gdzie jest twoja siła? Co z tobą? Nie spychajcie się, panowie, wróćmy na środek. Ja cię teraz tu nie uderzę. Od
tego jest odstawą. Generalnie z Lizakiem no nie pokazałeś dużo w klatce. Zakończona walka przed czasem to tak średnio, jak judoka oddać kurwa plecy, mówiłem już to wielokrotnie. Dodatkowo wagowo wyjdziesz lżejszy ode mnie. Sorry, Lizak ma osiągnięcia, Lizak ma kilka medali, więc był dobrym przeciwnikiem. Bagieta, nie wpierdalaj się. To, że cię pocisnąłem przed chwilą, bo jesteś kurwa hipokrytą, to mi się nie wpierdalaj w zdanie. Tak jak Bagieta mówi, Lizak miał osiągnięcia, trenował 6 lat MMA, ty ile trenujesz? Dobra, mam 6 tygodni. Mam większy za... Chcesz, kurwa? Co chce? Mam pomysł do ciebie? On tam chyba z Hellboyem trend. Chcesz face to face'a? No chcemy face to face'a. Zapraszamy do face to face'a. To jest właśnie charakterność. Patrzcie. Pociśniecie jednego ziomka, kurwa. Już drugi się będzie wpierdalać. Co tam, Bagieta? Siedzisz obsrany, nie? No, siedzisz obsrany. Teraz ten się będzie zapytał z tego, a ten coś pierdolił. Ale... Co ty, szukasz następnej walki? Nie masz zasięgu? Spokojnie, nie bój się. Ja mam. Ja się nie boję. Ja swoje mam, to ty jesteś kurwa uzależniony od federacji. Ja strachu i pieniędzy nigdy nie miałem. Czego nie miałeś? Strachu i pieniędzy nigdy nie miałem. Bo jesteś taki odjebany, wiesz co chodzi, no. Trzeba ci wyprasować garniturek. Zostaw to. Co zostaw to? Nie tykaj tego. Na co zostaw to? Czego nie tykaj? Śmierć, Bagieta, kurwa. Ja chciałbym od razu zadać pierwsze pytanie staremu wiewiórowi. Maćku, gdzieś wyczytałem w internecie, że ludzie mają do ciebie troszeczkę żalu, że bardzo byłeś defensywny podczas zadymy wobec swojego przeciwnika. Czy ty z perspektywy czasu też tak uważasz, że mogłeś bardziej okazać, że tak powiem, względem Jacka ofensywę? Jasne, że byłem lekko wycofany. Jaca po prostu agresywnie wyleciał na rodzinę. To był od razu dla mnie znak, czerwone światło, żeby nie ciągnąć tego tematu. Z perspektywy czasu, że wiadomo, można było to zrobić bardziej ofensywnie, ale nie żałuję. Jacku, czy odniesiesz się jakoś do tego? Kasiusz, miały być na Instagramie jakieś dowody rzekomo na ciebie, co w zadymie było poruszane o kolegach i robieniu nie wiadomo czego. Dowodów chyba nie było. Wkurzony jesteś o to, że miały być, a nie pojawiły się? Nie, no po jego mordzie widać, że on pomawia tylko. I potem wiesz, tam aha, no może zobaczysz, a to wejdźcie na Instagrama, nie weszli ludzi. Wiele osób nie wie, o co chodzi. To... Mógłbyś się odnieść do tego, Paweł? Tak, bo oczywiście to była afera związana z tym, co robił w programie Warsaw Shore. Oczywiście mogłem to jak delikatnie przeinaczyć, że to on zabawiał koledze Siurka, a nie kolega jemu. Dla mnie to jest jakby jedno i to samo zło. Znaczy zło, jak kto lubi, no ja jestem tolerancyjny, nie mam nic przeciwko, ale był dowód w postaci filmu, który jest zresztą na YouTubie, można obejrzeć, afera końska tą Casio, kompromitacja jego. Ja myślę, na Instagramie i poczekaj, bo, i poczekaj, znowu zacznij, bo wyjdę stąd, przysięgam, kurwa. Nikt chyba tak nie prowadzi konferencji, w sensie nie prowadzi, nikt się tak nie zachowuje jak ten człowiek, przecież to się kurwa nie da w ogóle wytrzymać, ja gdybym mógł, to sobie wyszedł. No. Paweł, to są uroki freak fightów też. I pierdolisz jakieś kurwa, co ma freak, ty, a ty prowadzisz konferencję, stary, nie? I powiem ci jedną rzecz, po pierwsze, zadałeś mi takie fatalne pytania przy ostatniej zadymie i teraz mam nadzieję, że się trochę lepiej podpiszesz, bo stary, przysięgam ci, nie? To nie jest tylko moje zdanie. Nie? A czyje jeszcze? Popraw się. A czyje jeszcze? Wielu ludzi z grona freak fighterów. No, znowu stary, pomawia! Znowu nie. Kurwa ogólniki! Nie, nie, nie. Ty pierdolisz tylko ogólniki, zauważyłeś? Nie masz żadnych konkretów. Znowu chciałem... Pierdolisz o czymś wiele ludzi. A gdzieś tam jest na YouTubie. No to pokaż, kurwa. Bo jesteś na razie debilem. Wychodzisz na debila, kurwa. Pierdolisz, ale żadnych faktów, żadnych konkretów. Paweł. Tylko 30 Insta story o gównie, kurwa. To poczekaj, Kasiusz, bo jeśli ty mi, Paweł, zarzuciłeś jedną rzecz taką, że ja zadałem ci fatalne pytania... Możesz mnie pytać, to kurwa. Poczekaj. Jako prowadzący, czekaj. Mówisz mi tutaj, słuchaj, Pawełku, kochany, o tym, że ja ci zadaję fatalne pytania. Chciałbym ci przypomnieć, że jak pojechałem do Copacabany zrobić z tobą wywiad, zadałem ci pytania mocne, to sam prosiłeś, że może ten wywiad, żeby grubo nie szedł, bo no tam nie czuję się, że źle odpowiedziałeś. Nie chciałem mówić o rzeczach, które były mówione tysiące razy. Paweł, nie pierdziel mi o słabych pytaniach, tylko są słabe odpowiedzi. Ale poczekaj, dziękuję. Mam do ciebie pytanie jedno. Jako dziennikarz, mega jesteś nieprofesjonalny i teraz tym zajebałeś sobie gwoździa do trumny tym, że wiele osób już z tobą wywiadu nie zrobi. Dlaczego? Dlatego, że jako ale jest... czego nie zrobi? Czekaj! Dlatego jako dziennikarz powinieneś się... Ale czekaj, kurwa, dasz mi powiedzieć ci, jak Casio się wpierdalasz. Serio wyjdę, kurwa, stąd. Ale to czujesz, chłopie, jak... tu nie masz całej konferencji dla siebie i czekasz. No, Paweł, no to wypierdalaj, bo ty to umiesz, kurwa.
Paweł, dobra, proszę cię, dalej, głupie. Wróć, Paweł, proszę cię, wróć. Wróć, zamieńmy się. Jedną rzecz, nie, siadaj. Nie, siadaj. Tylko po jedną rzecz, ale jak mi przerwie, od razu stąd schodzę. No, wypierdalaj od razu wtedy. Boisz się, co? Boisz się, za te wszystkie słowa zapłacisz. Ja nie będę się z tobą przeciwdziałał. Zapłacę, bo na nie ma. Ty możesz spróbować co jedynie przetrwać w tej walce. Spróbować możesz. Ty, chłopie, bo tam będzie pełna deklasacja od pierwszej rundy. Za to ty nie przetrwałeś, z kasy, z Zadorą. Szybciutko poszło, szybciutko. No, zobaczysz, jak szybko z tobą pójdzie. Teraz jak już... Zobaczysz, jak szybciutko. Teraz jak już my jesteśmy przy... Dobra, bo miałeś wypierdalać, jak... nikt nie chce słuchać tych twoich monologów. Nie, potrzebna mi jest ta wiadomość, bo jak jest... Miałeś wypierdalać. Wiesz, jakby to jest... Nie, nieprzyjemnie się ogląda tym ludziom. Dobra, dawaj monolog, no bo... Nie... Jesteś tak straje na niskim poziomie. Najgorsze to jest to, że za tobą jeszcze jest masa ludzi, którzy cię ogląda, która wspiera twoje te fatalne zachowania, ale nie do rzeczy. Nagrałeś, dawaj populizmy, dalej nagrałeś, populizmy. No ale kurwa, daj mi skończyć. Nagrałeś na mnie disa, śmiesznie żenującego. Bo sama dasz, prawda. Daj mi się, sama prawda i właśnie do tego zmierzam. Gdybym miał coś na sumieniu, bym nawet tego nie poruszał. Ale to jest idealne teraz miejsce i podkładka pod to, co cię czeka. Słucham cię, bo w tym materiale, który zmontowałeś, powiedziałeś, że, cytuję, znaczy nie cytuję, bo nawet tego nie pamiętam, ale jest, są, padają słowa, że rucham stare cytuję, wady. Ale cicho, nie pamiętam, cicho, ale no kurwa, co znaczy, kurwa, rucham... ja pierdolę, to poczekaj, skończ już kurwa, człowieku pierdolę, po ile można, cytuję, nie pamiętam, ale wam powiem, ja pierdolę, co za łeb! Wypierdalaj stąd lepiej, naprawdę będzie ciekawsza konferencja. Nie no, poczekaj Kasiusz, dobra, bo tutaj czekaj, wiecie... mogę skończyć? Padły mocne słowa... Mogę skończyć, kurwa, cały czas... Padły mocne słowa, że rucham stare baby za pieniądze i... Najstarszy zawód świata, prawda stara? Ty Bori by wyruchał starą babę za dolara. Teraz, jak jesteś tu przy wszystkich, czy potwierdzasz te słowa i powiedz mi tu jeszcze raz, czy... Wszyscy wejdźcie sobie dis Don Casio, tam nie, jest wszystko powiedziane. Nie, ja ci to wypromuję, ale zapłacisz za to grubiej niż zarabiasz, to ci od razu mówię. Czy słowa, które padły, że rucham stare baby na twoim disie. Pójdź sobie jeszcze raz, jak to... nie słyszałeś. Jak nie słyszałeś, to pójdź sobie jeszcze raz. Kolejną osobą... Konkretnie ci mówię, żeby nie przedłużać i wypierdalaj. Co powiedziałeś? Konkretnie ci mówię, posłuchaj sobie jeszcze raz. Jak nie słyszałeś, co tam mówię? Ja ci zadałem pytanie. No, ja ci pytania zadałem, to pytanie. Masz wiesz, komu zadawać. Jesteś obsłuchany, kurwa. Czyli znowu kolejna osoba, która pomawia. Ty, nie odpowiesz? No nie wiem, zadawać pytania, bo przed chwilą odpowiadałeś. Zadałem ci pytanie. Miał wypierdalać, a nagle pytania chcę zadać. To na chuj, kurwa, nagrywasz takie rzeczy i siejesz fermę. Inny się tłumaczy! Nie, stary, zobaczcie, ja tylko potrzebuję to do sprawy! Jak prawda ja potrzebuję wyszła, to ja... do spra... No to ludzie niech zobaczą sobie, dis Don Casio jest chodzi na moim kanale. Czy mógłbym zaprosić panów do face to face'a? Ja gejem nie jestem. Co innego jest na YouTubie? No, to miałeś pokazać, do tej pory nie pokazałem. Ale ciebie zrucham. Przecież powiedziałem, Don Casio, afera końska na YouTubie. Jeden wyjątek zrobię, ciebie zrucham w oktagonie. Jak nie, dzidka. Nie jesteś moim gościem. Jak zrobisz sobie zęby, kurwa. No, który też, który ci jebie. Nie jesteś. Ale spoko, otwieram, ale cię otwieram klinikę. Zrucham cię. Otworzyłem właśnie klinikę medycyny estetycznej z doktor Karoliną Falkowską, no, na którą was zapraszam. Face Clinic. Ale po walce jak cię zrobią, to może... Fajna to będzie reklama, jak ci rozpierdolę tą mordę i potem zrobisz. Będą wszyscy widzieli, jak takiego wielkiego, kurwa, chłopa na, kurwa, sterydowanego i rucha, kurwa, jak dziwka. Zobaczysz, strasznie to jest przykre, że muszę być tłem, że muszę być tłem. Ty jesteś zawsze tłem, tylko tłem. Zauważyłeś, że nawet jak wygrywasz, kurwa, jakąś walkę, to jesteś tłem. Bo kurwa, se plenisz. Moje walki się chce oglądać, bo coś się widzi. Kuja chce się. A nie, kurwa, siedzisz za podwórką. Kuja się ogląda. Jedna walka w małych rękawicach i po piście nokaucik od połowy mniejszego Zadory, kurwa. Spróbować, kurwa, wygrać. Będziesz mógł spróbować. Przetrwać. Te trzy rundy. Witam wszystkich serdecznie. Jacek Chmurański, gdy siedzisz tutaj taki spokojny, to właśnie mam pytanie do ciebie. Bo ostatnio oglądałem program i dostałeś pytanie, którym ze swoich rywali się pogodziłeś dotychczasowych? I odpowiedziałeś, że Jóźwiak się pogodził z tobą, a nie ty z Jóźwiakiem. To się pytam, czemu tak powiedziałeś, że po tym jak cię tutaj w tej hali Orbita zdeklasowałem, przyszedłem do ciebie, przebiłem piątkę, czemu dalej tak brzydko mówisz na mój temat? Bo cię chcę zlać. No to dawaj, zapraszam, nie ma problemu. Mądry jesteś? Zmądrzejesz kiedyś czy nie? Masz coś w tym mózgu? Ja nie wiem, jak ty te studia skończyłeś, kurwa, nie?
powiedział tobie co, że co ci będzie robił? Weźcie kurwa. Co ty p***ł jesteś? Wyślepnął jesteś czy co? Nie, ja mam pytanie i oczywiście tutaj muszę zapytać starego wiewióra, bo on nieprzyzwyczajony do takich zachowań. Odnajdujesz się w ogóle w tym całym klimacie, w tym całym anturażu, gdzie afera goni aferę, dym goni dym? Tak, jest bardzo przyjemnie, aczkolwiek ja nie uczestniczę w tym tak aktywnie. Być może, że się nauczę, ale... Ale... Rozumiem, okay, ale jeszcze z szacunku do twojego rywala właśnie, Tyburski też, z szacunku, mam pytanie do ciebie. Dobrze, ja mogę mu tylko szybko odpowiedzieć. A on jest, a ja myślałem, że wypierdolił pierwszy raz. To teraz tak. To co powiedział, to zrobił, a jednak nie wypierdoliłeś stąd. Patrz, ja poczekałem grzecznie, aż skończysz i dam ci kurwa powiedzieć, to jest kurwa straszne, stary. Strasznie, ja ci współczuję, ale dobra. Po pierwsze, bardzo się cieszę, Kasy, że tak na poważnie wziąłeś ze mnie walkę. Po pierwsze, czyli będzie 6, słuchajcie. Sakra. Znaczy 5 lat trenowałem kiedyś, od 7 lat to już nie jest moja pasja, ciężko mi się to robi, ale teraz się zmotywowałem, no bo wiesz, no nie chcę takim leszczom kurwa dawać, żeby się kurwa budowali. No to jak ty przygotowujesz się do leszczy? A ty nie miałeś wypierdalać? Stąd? Co? Bo tak fajnie było. Weź tam z lekarzem pogadaj, bo ci daje jakieś chyba chujowe testerydy, bo jakiś taki przymulony jest. Wolę być kurwa przymulony, wiesz, ci dał się wypowiedzieć. Bo z niechęcią dałbym kurwa tu przychodzę, tobie stary, wypowiedzieć, nie ukrywam. Ty zaczynasz tak... No nie ukrywam. No nie ukrywam, stary, że jest mi mega niesmacznie tu siedzieć i z niechęcią tu przyjechałem. No wypierdalaj stąd. Bo wiedziałem, na co się pisze. Ale chuj, wykończę ten sobie kontrakt, zarobię na takim ścierwie zwykłym jak ty. I tyle. Ja w ogóle powiem ci szczerze, że jestem zażenowany tym, kto w ogóle komentuje takie twoje disy, twoją w ogóle tą twórczość w internecie. A zawalało co? Nie, zobaczcie nie sobie, Dis Tiburski, Don Casio kanał. Ja mówię, cała prawda o tej kurwa szmacie. Stary, ja mnie to nie boli totalnie, bo to jest nieprawda, ale nie o co chodzi. O to mi zawalało! Daj mi skończyć, dobra. Dziwię się, że ty ciągniesz za sobą taką chmarę kolejnych idiotów, że tylu ich jest. Ja jestem szczery, a nie tak podeszu. Jak ty, kurwa. Kto może, komu ty możesz imponować? Ale umówmy się, poczekaj, Kasio, poczekaj, ja zadam ci pytanie. Co ty robisz w życiu? Czy możesz zaimponować ludziom? Czy można podać ci przykład? Wale konia. Ale widzisz, robisz prześmiewczo coś, bo jesteś tak płytki i naprawdę nie masz nic do zaoferowania, dlatego odpowiadasz w ten sposób, rozumiesz? Przecież ci mówię prawdę, odpowiadam ci na pytanie. Zobacz jak krótko, naucz się czegoś ode mnie. Bo jak ty odpowiadasz, to slow motion ci się włącza jeszcze i populizmy, kurwa. Ty się naczytałeś jakieś, stary, kurwa. Stary, jakie populizmy, kurwa, normalnie kawałek. W ogóle, to przeczytałeś, że teraz jak będziesz chciał być poprawny. Chłopie, powiedz o tych oszustach, wiesz ile ludzi mi pisze, jaką ty jesteś kurwą życiową. No tu oszukujesz na Jezu, budowie, tu jakiś domek ci ludzie wybudowali, nie zapłaciłeś. Ja, chłopie, tu zajesz wielkiego charytatywnego gościa. Kto komu nie zapłacisz? No jakiejś firmy. Słuchaj, kurwa. Słuchaj, jeżeli ktoś spierdala robotę, no, to nie płacę, prosta rzecz. Jak się albo ja poprawiam, prawda, albo... co? Pan nie, mówię, stary, bo nie jestem debilem. Jak nie stoisz, to budzisz, kurwa. Jak nie stoisz, nad budowlańcami i wszyscy, którzy mają do czynienia i się dali sfrajerzyć i zapłacili przed robotą, no to teraz każdy, kto to ogląda, nauczka na przyszłość. Płacimy dopiero po zrobionej, dobrze wykonanej pracy. Jak nie, to albo dziękujemy, do widzenia, albo jeszcze to poprawiasz. A za mordę ile zapłaciłeś? Zapłaciłem błędem dużym, że poszedłem do osoby, która jest niekompetentna. Teraz będę miał okazję... Dobrze, że się teraz będę miał okazję współpracować z doktor, wykwalifikowaną osobą, która zna się na rzeczy i na moim przykładzie czyli będę mógł pomagać zapłaciłeś? Takim ludziom, których spotkała krzywda, którzy mieli coś spieprzone i trafili do takich szarlatanów, jak ja trafiłem. A na chuj robiłeś coś z mordą? Dlatego, że coś mi się nie podobało i chciałem to poprawić i wiedziałem, że można to zrobić. Ja nie mi pytam, się nie udało, a ja się za ciebie zapytam, dlaczego ty jesteś takim typem chorym, takim pojebanym, dlaczego? No taki się urodziłem i no taki kurwa, zostałem. Taki się robiłeś i taki umrzesz, kurwa, rozumiesz? No właśnie. Mówią i ten tekst... A ty umrzesz gorzej zjebany, bo sobie na ryju coś ale zrobiłeś. Masz tylko to zarzucenia mi coś, co... Usta. Zobacz, ty zarzucasz kurwa mi coś, co... Ktoś mi zrobił krzywdę. Jak na mój krzywdę, wygląd, stary, to jest tak płytkie, na że... Masz całą prawdę, to jest sobie, żenujące, kurwa, że muszę być tłem tego wszystkiego, naprawdę. Tłem to ty jesteś, kurwa, non stop. Ale co w przypadku przegranej? To samo, co powiedział Zadora do Tańculi. Zrobię to samo. No jest szansa, że Jacku będziesz miał piąte zero na koncie. Tata Wiewiór, mówiłem ci w szatni, wjeżdżasz, kurwa, rozpierdalam cię i tyle. No. Wjeżdżam, rozpierdalam cię i tyle. Brawo, na Wiewióra!
wszystkie atuty są po stronie Jacka. Doświadczenie, waga, formuła. No ja wchodzę w ten świat. Nie tak. Ja jestem kurwa najmocniejszy, wjeżdżam na bombie i cię rozpierdalam. Ja jestem kurwa najmocniejszy, wjeżdżam na bombie i go rozpierdalam. I tyle. A ja chciałbym chyba zobaczyć face to face'a panów. Nie wiem, czy mamy słowa do powiedzenia jakieś. Po prostu staniemy i będziemy walczyć. Podejmie walkę, bo zawsze podejmuje. Dlatego jest dobrym rywalem. No przynajmniej wie, że wejdzie i próbuje mnie rozpierdolić. No, ja to samo mu spróbuję zapewnić, no, że wchodzę i wjeżdżam i rozjeżdżam. Wszystko się zgadza, oprócz spróbuję. No ale przynajmniej będzie mordobicie. Masz taką śliczną facjatę, że będzie mi przyjemnie przyjebać. No, zrobiłbym to z miłą chęcią, ale to by się kłóciło z moimi zasadami. Nie to tak. Słuchaj, Tybory, ja mam do ciebie pytanko. Czy mówiąc, że spierdalasz, chciałeś naprawdę spierdalać? I co cię zatrzymało? Zatrzymało mnie to, że chciałem po prostu słyszeć od Kasusza, po to, żeby mieć dowód jeszcze kolejny, na moje pomówienie. Bo widzimy się, Kasio, w sądzie, nie będę teraz pierdolił, jakiś rozwijał się nad tym. Ale za to, co powiedziałeś, kolejne pomówienie, nauczy cię, kurwa, że nie mówi się czegoś, tylko po to, żeby kogoś oczernić. Mowa twarz Tyburskiego. Prokurator. Nie, wiesz co, wydaje mi się, dobra, że z wiekiem... Dobra, dzwoń teraz. Dobra, policję. Wiecie co? Sorry. Niech cię może wezmą od razu. Ja dziękuję bardzo. Ja powiedziałem... Zostać. Ja nie, ja to, co chciałem powiedzieć, powiedziałem, ja nie potrzebuję atencji jak ten zwyrodnialec, także dziękuję wszystkim, do widzenia. Wypierdalaj, idź słuchaj Disa dalej. Nie idź dalej, nie, no, słuchaj Tybori, Disa. To było tylko pytanie. No, ale podziwiam cię za cierpliwość. Ale mnie szurnąłeś. Tak męsko mnie szurnąłeś. Pewnie tak te stare baby po cipsku szmyrałeś. Posłuchajcie se Disa na tego zjeba, kurwa. Dis Tyburski, Don Casio kanał. Dobra, niech wypierdala on Tomek, zostaw go. Tu jest lepiej bez niego, niż te przymulone takie slow motion. Z ustami ma problem i z twarzą mi coś zrobili. Wypierdala. Chodzi mi o to, czy po prostu ciebie nie zje trema i po prostu, no nie będzie to po prostu szybki jakiś tam powiedzmy 30-sekundowy wyczyn. Dobra. Trener mi podpowiada, zamknij mordy, bo ciebie też dojadę. Nie! Jacku, ty wziąłeś mikrofon, chciałeś coś powiedzieć. Tak, ja do Maćka mam pytanie, czy chciałeś coś powiedzieć? Wywołałeś mnie do tablicy z... a propos... Jak będę chciał, to ci kurwa odpowiem. Dobrze. Nie, to teraz to... No, to już bez trenera. Powiem, ale to tak. Nie znaczy, że będzie mniejszy wpierdol. Ale nie krzyczymy. Dobrze, wpierdol to wpierdol. To nie znaczy, że będzie mniejszy wpierdol, bo wpierdol będzie równie brutalny. To ja mam pytanie od razu. Równie szybki. To tylko ja bym poruszaliśmy to. Wróciła dziewczynka, zaraz płakała się i wróciła. Ja pierdolę, jaki ty jesteś. Nie, zjebany. Ale to już nie mi przerywasz. Jaki teraz już nawet przerywasz koledze obok. Kurwa, teraz... mi wychodzi, kurwa, zero męskiej decyzji. Ty jesteś taką pizdą, nie tylko wyglądasz na pizdę, tylko ty jesteś pizdą po prostu w środku, kurwa. Dobra, to zero męskiej decyzji. Jak ja bym powiedział, że wypierdalam, to wypierdalam, a ty już 5 razy wracasz i wychodzisz. Ty jesteś taką pizdą, że szok. Że ja mieć ty, kurwa, a mieć ty, że będę dlaczego, musiał cię napierdalać. Dlaczego teraz, Paweł teraz, w ogóle tak, chciał wrócić do nas? Tak, teraz poproszono mnie bardzo... Federacja poprosiła mnie, żebym przyszedł tu i miałem obiecane, że twoja parszywa morda nie wtrąci mi się w słowo. Teraz nie tylko... No jednak się wtrąciłem, to wypierdalaj! Nie, teraz nie mi tylko przerwałeś tylko koledze obok. Po prostu już kurwa zginiesz tak, ty umrzesz taki niekulturalny i przyjebany, no tyle. Fajnie, że ty jesteś taki kulturalny. Tylko kurwa ten botoks z mordy zdejmij, żeby nie seplenić. Chłopie, ja wjeżdżam od początku i go napierdalam aż padnie. Dobrze, on nie wytrzyma 3 minut prawdopodobnie takiego napierdalania, a co dopiero kurwa 3 rundy. On nie wie, na co się pisał. Wejdę z myślą, żeby go zajebać i to też będzie zajebiste show, jak się będzie ten botoks rozpytkiwał po całym oktagonie, kurwa, z jego mordy, kurwa. Potem sobie zareklamuje klinikę, kurwa, jakąś tam mody, nie? Że mu zjebali usta czy coś tam, kurwa. Dobrze, no jeszcze wracając do tych trzech rund. Ebebe będzie miał zajebisty materiał. Wchodzi i wychodzi. Miałem obiecane z federacji, że mi ten Łukasza nie przerwie. Do widzenia. Dawaj, nie dotrzymaj się słowa, ja też dziękuję. Ale Ebebe będzie miał materiał zajebisty. Jak on wchodzi i wychodzi, wchodzi i wychodzi. Tylko weź już kurwa nie przychodź, dobra? Bo ty nie masz nic mądrego do powiedzenia i tak. Co za zjeb. Maciek poruszył temat związany z tym, czy Jacek nadal będzie dążył do pojedynku z jego synem, który jest tu obecny. Zresztą jest
z nami na sali. No ale czego nie zrozumiałeś? Mówię to wyraźnie. Max, a ja jestem bardzo ciekawy, bo nie miałem okazji z tobą zamienić słowa. Jak ty się zapatrujesz na taki pojedynek z legendarnym panem Jacą? Gdzie on do mnie, no? Gdzie on do mnie? To jest legendarny wojownik, no nie przesadzaj. Szacunku trochę. No nie wiem, może jakby te główki miał w tym boksie i mnie tą łysą banią przywalił, to może by coś zrobił, nie? Serio, Jacek, jakby wyszedł z taką propozycją do federacji... Bliżej do mikrofonu, proszę. Wtedy byśmy musieli się dogadać z federacjami, ale myślę, że byłoby to możliwe. Jeżeli by się Fame zgodził na wypożyczenie ciebie, byś był chętny na rzymską klatkę i na boks w stójce? Jak się Fame zgodzi? To mogę jeżeli go rozjebać. Jeżeli Fame się zgodzi na wypożyczenie ciebie, to byś chętnie zawalczył z Jackiem, tak? Nie wiem, czy chętnie. Niechętnie by mi się patrzyło na takie ryj na face to face'ach, ale chętnie bym go rozjebał. I myślisz, żebyś wygrał? Tak. No jedli się napili, to wypierdala. Powoli kończą. Nie będę jak oni, bo chyba nawet nie umiem. Podrywałem lód, biorę ją na posiadówę. Nasze stilo fresh, mój kolega nie rozumie. Zapraszam na blog, może czegoś go nauczę. Wyjebane w sumie, odkuliłem jego sukę. Wiesz, o kim mówię, zomal wie, o kim mówię. Wszystko co ugrałem.